obwodnica północna, na której teraz jesteśmy, dla Państwa dzisiaj z utrudnieniami. I te utrudnienia będą trwały przez najbliższe dni, by nie powiedzieć tygodnie, bowiem Miejski Zarząd Dróg na tych fragmentach, właśnie już tu zbliżając się do skrzyżowania obwodnicy północnej z ulicą Budowlanych, a następnie aż w kierunku Ronda Szczekiela, czyli na wyjazd na Strzelce Opolskie, będzie remontował właśnie fragmenty nawierzchni. Na czym będzie to polegało? Otóż w tej chwili nawierzchnia jest przygotowywana do frezowania. Później będzie następować właśnie to frezowanie tych fragmentów, gdzie były duże ubytki, gdzie my, kierowcy, także musieliśmy niestety zwalniać, uważać i nie zrobić szkody sobie i samochodowi. Dlatego też, jak Państwo widzą, w oddali tam już sprzęt, który pracuje po kilkadziesiąt metrów takiego frezu, powstaje na nawierzchni. Później one zostaną uzupełnione oczywiście tak zwaną masą na gorąco i wtedy ta nawierzchnia nabierze nowej wartości, co oczywiście zwiększy bezpieczeństwo ruchu. Tak jak mówimy, to są dosyć duże, długie fragmenty po kilkadziesiąt metrów, które są remontowane i dlatego, jak Państwo widzą, ruch odbywa się wahadłowo, czyli zatrzymywana jest jedna część obwodnicy, przejeżdża kilkadziesiąt samochodów z jednej strony w kierunku na Wrocław i później odwrotnie. Właśnie tego świadkami jesteśmy i pamiętajmy, że ten fragment tu przy moście na Odrze, która niedaleko nas płynie, i ten most kolejowy, który się tutaj znajduje, w ciągu mniej więcej najbliższego tygodnia, może 10 dni, te fragmenty w kierunku ulicy Luboszyckiej, bo tu będzie najwięcej tych prac prowadzonych, powinny zostać zakończone, ale my, kierowcy, musimy się uzbroić w cierpliwość, pamiętać, że te remonty trwają, one są poważne, no ale skoro wiosna, to i te remonty cząstkowe nawierzchni muszą zostać wykonane dla naszego, tak jak mówiłem, bezpieczeństwa, a także jakości i przyjemności jazdy szerokiej, bezpiecznej i wyremontowanej obwodnicy północnej Państwu zatem życzymy.